zauważ, ta świątynia nabierze zupełnie innego kolorytu, w sensie zabytek na zewnątrz jest, sprawia wrażenie naprawdę poważnego zabytku, a wewnątrz wchodzi się i tu nagle mamy taki prezent. Zdeformowany, tak. Teraz mamy podstawy do rekonstrukcji tam w części tej w nawie, bo tamte są bardzo uszkodzone malowidła. I teraz mamy podstawy do rekonstrukcji, co jest ogromnie ważne w konserwacji. Analogia albo w innym zabytku, na przykład tego mistrza, ta szkoła z tego okresu. A tutaj mamy obok, tak, dobry pędzel. Szczególnie tam widać na tej kompozycji, na tych drobnych kompozycjach, prawda? Na medalionach. Sufitu? I zamyka się to w takiej niebieskiej arce. Więc jakby nas ładuje. A wie pani, rzeczywiście tutaj, tak? Marmurki niebieskie są tutaj, na tych arkach. Czyli nie się szarkada, jest niebieski kolor. To też pod pobiałą. Siedzi na górę do stopa na tą dechą, właśnie. Jakiś pejzaż. Pejzaż. Tu, o. Jest. Ale piękno. Także to jest kwestia odczyszczenia, najpierw odklejenia. Niby nic i proszę. Ale żywcem, wiesz, jakbyśmy teraz, o właśnie, o, jakie eleganckie. O, jakiś medalion. Jest.